Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimensional One. Wracamy do Stellaris, naszą kolektywną myślą, umysłem zbiorowym. Jest to jeden z ostatnich odcinków, ponieważ niedługo zamkniemy tę kampanię, aby przerzucić się na najnowszą łatkę. To na ten moment nie jest jeszcze dostępna, ale jest nam obiecana. A jeżeli się nie mylę, ta podstawowa wersja będzie nazywała się Origin, prawda? A dodatkowo w tym samym momencie będzie wypuszczony dodatek Federacji. I znajdujemy się obecnie w środku wojny. Przeciwnik, nasz północny sąsiad, zdecydował się dwa razy wypowiedzieć nam po prostu wojnę. Co było dość dziwnym zachowaniem z jego strony, uwzględniając fakt, że pierwsza wojna zakończyła się odbiciem jego floty. On zdecydował się wypowiedzieć nam wojnę raz jeszcze zwyczajnie. Naprawdę trudno tutaj doszukiwać się logiki w tym zachowaniu naszego oponenta. Ale, tak jak wspominałem już wcześniej, adekwatnie zachowujące się AI w grach Paradoksu jest zwyczajnie oksymoronem. Więc nic dziwnego, co najwyżej tylko odrobinkę irytującego. I tak, w co my chcemy zainwestować? Zastanawiałem się nad tymi zezonami z pustki, ale nie przemawiają do mnie za bardzo. Szczególnie, że my jako umysł zbiorowy, wydaje mi się, że habitaty nie zostały w pełni dostosowane. Habitaty zwyczajnie zostały w pełni dostosowane do tego, w jaki sposób umysł zbiorowy funkcjonuje. Być może dla zwykłego imperium takie habitaty są czymś bardziej adekwatnym. Podbijemy tą odnogę, wycofamy się, zniszczymy pozostałą im flotę i podbijemy całą resztę. A tutaj jeszcze istnieje ze strony przeciwnika naszego. Musimy się troszeczkę bardziej pospieszyć, ponieważ, moi drodzy, pamiętajmy, że gdy wyczerpanie wojną dobnie i u nas do 100%, to będziemy, nasza nacja będzie mogła chcieć takie działania wojenne zakończyć szybciej niż później. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że wiele, wiele moich planet jest nie w pełni efektywnie wykorzystywane obecnie, ale jest to coś, z czym zwyczajnie muszę się na ten moment pogodzić. Nie chce mi się zarządzać tym, jak trzeba przyspieszyć tempo rozgrywki. Zawsze zapominam, że po wczytaniu gry trzeba na nowo wszystko tutaj sobie ustawić. Więcej wytrzymałości to chciałbym. Podbijamy układ za układem. I kolejny układ podbity. Teraz chcemy położyć rękę na układzie z naturalnym tunelem czasoprzestrzennym. Walka z wrogą flotą. Nawet jeżeli przeciwnik ma dość solidną takową flotę, no to nie ma możliwości rywalizacji z nami tak naprawdę. Jesteśmy zwyczajnie zbyt potężni. Pozwoliłem sobie na to, aby właśnie znacząco tą naszą flotę rozbudować. Straciliśmy wszystkie stopy, które mieliśmy odłożone na redukcji megastruktur, ale ważniejsze jest przetrwanie niż skupienie na
tekowych megastruktur. Na czym tutaj jeszcze powinien się skupić? Nie macie gdzie pracować. To pozwoliło wam wybudować więcej dzielnic produkcyjnych energii. Research complete. Cały czas, z każdą chwilą nasza maksymalna potęga wzrasta, bo badamy powtarzalne technologie z zakresu. Z zakresu uzbrojenia i urządzeń defensywnych, prawda? Polepszamy nasze pancerze, tarcze i broni ofensywne. Armia genetycznych wojowników, tak, jeszcze garść, zlećmy. Jak widzicie, produkujemy armię tylko na jednym świecie, ponieważ te armie dzięki temu są doświadczone. Na tym świecie mamy jeden z budynków, który sprawia, że armie otrzymują więcej doświadczenia początkowego i sprawia to, że są o 10% bardziej kompetentne w tym celu. Dobrze. Po tym jak przejmiemy ten układ planetarny, ten tutaj, użyjemy napędu skokowego, żeby szybciej dorywać tą flotę. Construction complete. Spaceport under attack. Macie pozwolenie na użycie skoku. Czy udało mi się wydać rozkaz skoku, ponieważ nikt nie potrafię. Rozpocznij skok. Zaznacz, leć. Dlaczego to nie działa? Zaznacz, leć. O, teraz mi się udało. Lewy, lewy. Naszym zadaniem jest unicestwić tą popierdółkę i przejąć sobie ten układ planetarny i przywrócić sobie pancerz kadłub, uzupełnić naszą flotę zwyczajnie. Za niedługo też będziemy rozpoczynali akcję ofensywną. Mamy już dość rozsądnie potężną flotę zdolną do transportu naszej załogi. Tym samym rozpoczniemy ataki bezpośrednio na zamieszkane światy. Momencik. Zwiększmy uszkodzenie armii. Skoro chcemy używać armii, no to upewnijmy się, że będzie ona jak najbardziej kompetentna. I tak samo, skoro mamy używać armii, to uruchomimy kampanię dronów. 15% dodatkowych uszkodzeń. Nie było to potrzebne wcześniej, ale obecnie jak najbardziej będzie przydatne. Mógłbym podbić te układy planetarne, ale nie widzę temu aż tak olbrzymiej potrzeby. Naprawcie się. Coś nowego skonstruować. Postawmy odlewne stopy. Musimy zmaksymalizować produkcję stopów. Po prostu wszystkie światy, na których będzie miejsce. Wiem, że to jest nieefektywne na dłuższą metę, ale teraz nie staram się optymalizować rozgrywki na dłuższą metę. Staram się tą rozgrywkę zwyczajnie. Ok, jesteście w pełni naprawieni, to idźcie odgonić tą flotę. Następnie chcemy odgonić tą flotę.
Poproszę o wejście na orbitę. Możemy również, moi drodzy, szczątki, nie interesuje nas to. To, co nas interesuje za to, to polityka nalotów orbitalnych. Zmasowane albo selektywne. Zmasowane niszczą też populację, jeżeli dobrze pamiętam. Zobaczmy, jak potężne są fortyfikacje wroga tutaj. Gdzie możemy to zobaczyć? Musimy mieć naszą armię na orbicie. Teraz sprawdźmy. Niszczenie planety. Na tej planecie nie ma zniszczenia. Zniszczenie jest mniejsze niż 25%, więc populacje powierzchni mogą ginąć. Bombardowanie. O, zadajemy tylko połowę obrażeń. Jeżeli teraz dokonamy desanty, jeżeli chcemy zadawać pełne obrażenie, musimy taki świat zbombardować. To jest. To jest ciekawy aspekt, ponieważ naprawdę nie chciałbym. Moja cywilizacja, nasz umysł zbiorowy docenia intelekt ras indywidualny. Naprawdę w najmniejszym stopniu nie chcę dokonywać. Nie chcę wybijać tych innych cywilizacji, chcę zwyczajnie spacyfikować je, aby nie przeszkadzały, nie atakowały, wtedy nie były agresywne. Muszę się upewnić wobec tego, że polityka. Momencik. Gdzie ja ustawiam, moi drodzy? To chyba w przypadku każdej z ras, prawda? Najpierw musimy podbić ten świat, a dopiero później będziemy mogli deklarować, w jaki sposób chcemy poradzić sobie z rasą, którą podbiliśmy. Desantujmy wojska i zobaczmy, jak będzie wyglądała bitwa. Oczywiście nasze wojska, które my zdesantowaliśmy, nie są, że tak to ujmę, świadome. Więc nawet jeżeli tracimy nasze siły, to nie tracimy indywidualnych. Nie tracimy indywidualnych jednostek, tracimy po prostu biomasę. Dodatkowo nie wysłałem generała razem z nimi. Myślę, że powinienem tego generała jednak dosłać. Teraz, kiedy podbiliśmy, moi drodzy, ten świat, powinniśmy móc zarządzać statusem tej rasy, którą podbiliśmy, prawda? Czy to jeszcze nie jest ten etap? Nie, to jeszcze nie jest ten etap, ponieważ my tą planetą oficjalnie nie zarządzamy, prawda? My ją tylko okupujemy na ten moment. Okej, okay. To jest kolejna rzecz, która jest niepełna, jeżeli chodzi, prawda, o umysł zbiorowy, a podbijanie terytorium. Momencik. Czy wy prowadzicie wojnę z więcej niż jednym państwem? Nie. Tylko z nami prowadzicie. Okej. Bo widziałem jakieś inne floty na ich terytorium, więc dlatego byłem zaciekawiony, co tutaj takiego się dzieje. Czy chcemy ulepszyć. Tak, ulepszymy tutaj mega odlewnie. Na ten moment tylko i wyłącznie mega odlewnie mają pozwolenie na. Inaczej, tylko i wyłącznie produkcja stopów ma pozwolenie na użytkowanie dodatkowych zasobów.
wszystkie inne dziedziny, domeny przemysłu mają znaczące ograniczenia w tym. Czyli tutaj również mamy garnizon. Tutaj również będziemy chcieli wysłać naszą flotę, tylko zaczekamy, aż nasze okręty desantowe tutaj dolecą. Wejść na orbitę. Cik, możemy z listy wybrać tą flotę przecież. Podlećcie tutaj. Podbijemy całe to terytorium. Przynajmniej taki na ten moment jest zamysł. Zobaczymy, czy uda nam się go zrealizować w ogóle. I pamiętajmy, że nie mamy też za dużo czasu, prawda? Ponieważ ta seria się niebawem zakończy. Chcę po prostu jak najwięcej... jak najwięcej wyciągnąć z tej serii. Teraz, gdy mamy możliwość postawienia dodatkowego, darmowego budynku, jak najszybciej postawimy dodatkowo wszędzie, na każdym ze światów, który się do tego nadaje, dodatkowe odlewnie stopów. Chociaż tutaj niestety trzeba posterunek strażników postawić. Tutaj odlewnie stopów. Tutaj... oczyszczalnie minerałów, bo będzie to świat górniczy. A tutaj kolejne odlewne stopów, miłe źródło, kolejne odlewne stopów, kosmiczne gniazdo. Dobre pytanie, na które mam odpowiedź. Otóż posterunek strażników ze względu na wysokie dewiacje. Czego jeszcze nie mamy podbitego? Tropalum, Digirfon, Brynis. Możemy to z łatwością zobaczyć. Klikamy na ciebie, klikamy na wysuń roszczenie i widzimy, gdzie roszczenia na ten moment wysunęliśmy. A być może warto było wysunąć roszczenie tego. Tego jeszcze. To było 352. Wysuniemy takie roszczenia i podbijemy całe to terytorium. Wobec tego chcielibyśmy jeszcze to podbić. Ok. Taki bardzo solidny fragment przestrzeni naszego oponenta będziemy chcieli w pełni kontrolować. Więcej tarczy, więcej zdrowia armii. Połączcie te siły i teraz, kiedy one są połączone, mamy również generała, możemy wykonać kolejny desant. Admirał otrzymał cechę nieustępliwość. Okej. Okay. Więcej wytrzymałości, więcej uszkodzeń od broni okrętu, ale mniejsza szansa na wycofanie się. Jest na tyle agresywny, dlatego że nigdy nie przegrał. Ok, kolejny świat podbity. Ksunury, Gotury. Tutaj od razu wydaje rozkaz desantu. Trzeba przyspieszyć odrobinkę na całość tej zabawy. No, przeciwnik odbił szumak. Będzie trzeba tam się zaraz z nim
bawić. Takie niedobitki flot jeszcze nasz oponent posiada, ale niebawem pozbawimy go nawet tego. Żądanie kapitulacji, żądanie zajętych układów, żądanie zajętych planet, czyli panie wojną, okupacja, względna siła flot. Ok. Jesteśmy na dobrej ścieżce i nasz oponent coraz to więcej orbitalnych stacji mieszkalnych stawia. Inwazja planetarna jest w toku. Nie wiem, czy słyszeliście, ale mój piesek właśnie bardzo mało subtelnie otworzył sobie drzwi. Wskoczył, leży teraz obok mnie na łóżku i spogląda się, dlaczego gadam do siebie, zastanawia się zapewne, czy... O, i piesek stwierdził, że jednak ucieknie. Kręci i nie wie, co ze sobą zrobić. Okej. Wyślijmy kolejny desant. Kolejny świat podbity. Unicestwmy tą flotę. Następnie unicestwimy tą flotę. To będzie w całości wyczyszczone mobilne siły przeciwnika. Więc tutaj jest jakiś świat, prawda? Sam tu będzie Gutury, tu jest Gutury, a tutaj jest Gutury. Czyli mamy dwa światy, które dokładnie tak samo nazywają się sąsiednie. I kręcące się ogniasty znów przybył. Tym razem sobie musi odpowiednie legowisko przygotować. Więc mam towarzystwo, mam dodatkową widownię. Jest dogłębnie zdziwiona moim gadaniem do samego siebie. Możemy rozpoznać układy planetarne, w których znajdują się światy, które musimy podbić przez to, że nie ma dookoła naszej ikonki takiego X-a. Jeżeli nie ma takiego X-a, to znaczy, że znajduje się tutaj jeszcze coś, co nie jest przez nas kontrolowane. Świat, na którym możemy coś postawić. Odlewię stopu, poproszę. Udało nam się praktycznie potroić produkcję stopów na przestrzeni ostatnich trzech odcinków. Desantuj wojsko. No właśnie, charyzma 25, morale armii. Okej. Obecne są wrogie floty. Mój piesek na pewno nie wie, co ze sobą zrobić. Kręci się. Więc wybaczcie, hałas w tle. No tak, no bo w koniec końców się nim nie zajmuje. Widzisz, hops. No. Już chyba czterokrotnie zdążyła zeskoczyć i wskoczyć na łóżko. Domaga się atencji, zdecydowanie. Po tym odcinku nam musiał zrobić chwilkę przerwy i spacyfikować pyska. Oczywiście pacyfikacja będzie polegała na złapaniu i przytuleniu ogoniastego. No dobrze. Kolejna planeta pod naszą kontrolą. Połącz floty.
Kiedy te floty będą połączone, wydamy kolejny rozkaz desantu. Jak stoimy z naszą progresją? Przeciwnik już prawie jest gotowy się poddać, ale czy my jesteśmy gotowi pozwolić się poddać naszemu oponentowi? To jest inny aspekt pytania. Czy ja mogę jakoś łatwo teraz przejść do... Okej, tutaj mogę kliknąć. Wysuń roszczenie. My chcemy wysunąć roszczenie odnośnie wszystkich zamieszkanych jego światu, wydaje mi się. W ten sposób, jeżeli się nie mylę, jeżeli dobrze pamiętam, powinniśmy być w stanie go zwyczajnie w pełni wchłonąć. Ale nie pamiętam tego z całą pewnością. Oczywiście im dalsze te roszczenia od naszego terytorium, tym więcej one kosztują. Coś w tym guście? Wysuńmy roszczenia, zużyliśmy wszystkie nasze wpływy. I założenie jest właśnie takie, że chcemy w pełni skonsumować awanturniczego sąsiada. Dla świętego spokoju, abyśmy mogli skupić się na progresji naukowej, prawda, a nie musieć użerać się z bytem, którego jedynym zainteresowaniem jest tworzenie problemu. No dobrze, jak my stoimy z tym, co się tutaj dzieje? Desantuj wojska. Jak widzicie, nawet nie interesują mnie w ogóle pozostałości, braki, które nasi oponenci zostawiają po sobie. Ignoruję je w pełnej zupełności. Ponieważ oni nie powinni mieć tutaj... No, mają jakieś pojedyncze technologie, rzadkie dla nas. Ale tak naprawdę większość z tego jest zupełnie dla nas obojętna. Gdzie są jeszcze światy, które nie są przeze mnie podbite? Okupacja, wyczerpanie wojną, względna siła flot, to wszystko jest na nasz plus, żądanie niezajętych planet i niezajętych układów. Jakiego układu ja nie mam niezajętego, którego żądam? Wydawało mi się, że wszystkie układy mam zajęte z tych, które żądałem od moich oponentów. Żeby tak nie było w istocie rzeczy? Desantuj wojska. Na szczęście, gdy mierzą się ze sobą dwie floty niezdolne do walki, nie jest inicjowana walka. To jest dość fajna kwestia. Okej, możemy dosłać jeszcze kolejny element naszych flot. Naszych sił lądowych. Bierham. Desantuj. Kulpnory. Oni też nas nie lubią. To była chyba trzecia rasa, którą poznaliśmy na początku naszej kampanii. Być może będziemy musieli się lękać ataku ze strony uklapnory. Co brzmi bardziej jak jakiś egzotyczny przepis niż cokolwiek z zakresu Imperium Międzygwiezdnego. No i jak daleko mam jeszcze do przyjęcia i
przejęcia całego tego terenu, prawdopodobnie i podbicie tego świata pozwoli nam wymusić warunki pokoju, które zawierać w sobie będą właśnie przekazanie nam całego tego terytorium i praktycznie każdej kolonii z wyłączeniem jednej pojedynczej osoby. Zobaczmy, czy faktycznie tak jest. Tak. Osiągnięcie celu boi. Więc myślę, że warto zakończyć te zmagania w tym oto punkcie. Osiągnięcie celu wojny, wyślij do pozycji. I zobaczmy, jak to się zakończy. To najlepszy możliwy wynik. Okej. I całe to terytorium zostało... znajduje się w naszych rękach, prawda? Gdzieś tutaj był rozkaz, wróć na... O, wróć do bazy macierzystej, doskonale. Tylko nie do bazy macierzystej, jednak na odrobinkę bliżej. Do Jediksa. Tam również znajduje się infrastruktura wsparcia dla flotmobilu. Odlewnie stopów. Momencik. Bo teraz sektor pograniczny. To jest nasza... Te światy, prawda, należą do nas. Musimy zadecydować, co chcemy z nimi zrobić. Zastosuj szablon. Stwórz szablon. Nie. Maciek. Wybierz gatunek. Ustaw. Ustaw prawo domyślne. Jak widać tutaj na załączonym obrazku, możemy na kilka sposobów poradzić sobie z tymi podbitymi przez nas cywilizacjami. I myślę, że jedyny sposób, na jaki mogę się zdecydować na ten moment, to właśnie ten, o którym, ten, który obecnie jest wybrany. Oczywiście musimy na miejsce łącznik. Okej. Pasywnie, zupełnie znikąd, pojawiają się nasze drony na tych światach. Więc najprawdopodobniej nie musimy przejmować się tymi niechcianymi na ten moment. Jedyny problem jest taki, że większość tych światów jest fatalnie, absolutnie fatalnie zrealizowana, jeżeli chodzi o to, co się na nich znajduje. Więc na dobrą sprawę musiałbym poświęcić teraz z 2 albo nawet 3 odcinki. Na naprawę od zera, na dobrą sprawę, całych tych konstrukcji. Musiałbym wszystko, wszyściutko od zera tutaj wytworzyć, przetworzyć, zmodyfikować to, co w tych światach się znajduje. Incoming transmission. Skala wykonanych działań wciąż rośnie, stanowi otwarte zarażenie woli umysłu zbiorowego. Podobno planeta jest już teraz domem dla całych społeczności wykonanych jednostek wykradających zasoby reszcie roju, aby kontynuować swoje haniebne działania. A to tak jak widzicie, te światy, prawda, które podbiliśmy, nie są pod kontrolą roju, są pod kontrolą głównie
tych istot, które tutaj wcześniej mieszkały. Zabawa z tym jest naprawdę... będzie zwyczajnie irytująca. Nie mamy za bardzo narzędzi, aby tym się bawić. Powiedzcie mi jedną rzecz tylko. Jeszcze jedną rzecz chcę sprawić, zanim ten przydługi odcinek zakończymy. Jeżeli wejdziemy tutaj, bierzemy dla was. Ustaw dla was. Ustaw prawa domyślne i zmienimy obywatelstwo na niewolników. W jaki sposób wpłynie to na strukturę naszych światów? Dodatkowo zwróćcie uwagę, że planety, które podbiliśmy, pomimo tego, że posiadają one budynek, będący odpowiednikiem, będący tym budynkiem naszym, to nadal władcy są realizowani tak jak dla zwykłej populacji. Nie mam zielonego pojęcia, czy i jak można by było ten problem obejść. Podbicie tego terytorium wiąże się dla nas z absurdalnym, olbrzymim kosztem. Realnie, prawda? Jak tutaj widać na załączonym obrazku. Nie zyskaliśmy niczego, podbijając to terytorium, a wręcz tracimy teraz olbrzymią ilość zasobów. No dobrze, moi drodzy, to było na tyle w tym odcinku. I teraz będzie idealne podsumowanie tejże serii. Najprawdopodobniej będzie to właśnie idealne podsumowanie tejże serii. Nie ma zbyt wielkiego sensu w tym, co się tutaj działo. Tą wojnę powinien był zakończyć bez podboju tego terytorium. To terytorium będzie dla nas jedynie kulą u nogi. Więc nie będziemy obserwowali tego, jak nasze imperium próbuje sobie poradzić z tą dodatkową kulą u nogi, która została zapewniona przez moją decyzję, ponieważ jest to ostatni odcinek tej serii. W następnym odcinku przerzucamy się na najnowszą łatkę, która wtedy będzie dostępna. Dziękuję wam za uwagę, życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnej serii. Hej, hej!